się przyszło. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami tak licznie. Jest z nami orkiestra, która już od kilku lat jest z nami co roku. Bardzo proszę o odegranie hymnu państwowego, a Państwa o wspólne odśpiewanie całości hymnu. Maruś. Thank you.
pana Władysława Szewskiego, dyrektora Muzeum Obrony. Witam państwa serdecznie na tak wspaniałym, tak wyjątkowym święcie. 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość. 100 lat. Jak podsumować tak piękną, niezwykłą rocznicę? Można oczywiście wystawić cukierkową, patriotyczną laurkę, ale ja chciałbym tego uniknąć. Polska nie odzyskała niepodległości w jednej chwili, jednego dnia. To był proces wielomiesięczny, bardzo skomplikowany, pokonujący niezliczone problemy. W Europie rozlewała się rewolucja komunistyczna. Niemcy przegrywali wojnę i bardzo zależało im na możliwości bezpiecznego wycofania swoich wojsk z terenów Polski i terenu frontu wschodniego. Rozpadały się największe mocarstwa. Rozpadła się Rosja, rozpadły się Austro-Węgry, powstały inne państwa, nie tylko Polska. Pamiętajmy o tym, że w tymże 18 roku powstało bardzo wiele nowych państw w Europie, które również teraz obchodzą stulecie niepodległości. Polacy burzyli się coraz głośniej, wołali o niepodległość. Rząd niemiecki obawiał się wybuchu rewolucji na terenach zamieszkałych przez Polaków i zrozumiał, że katastrofie w Polsce może zapobiec tylko bohater narodowy. To jest cytat z zapisków rządu niemieckiego. Proszę państwa, 11 listopada, gdy w wagonie kolejowym w Compiègne we Francji podpisano zawieszenie broni, w Warszawie przekazano pełnię władzy, najpierw wojskowej, a potem całkowitej, człowiekowi, któremu wszyscy zaufali. Uwolnionemu z niemieckiego więzienia brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Jak to się stało, że Polacy rozdarci przez 123 lata przez trzech zaborców znaleźli nagle wspólny język, że chcieli się zjednoczyć i że umieli się zjednoczyć? Tę niepodległość wywalczył zwarty front Polaków czujących się jednym narodem, tęskniącym do wolności. Przeróżne organizacje wojskowe i cywilne, różne partie polityczne o przeróżnych programach nagle zaczęły mówić równym głosem. To, co ich połączyło, było przede wszystkim tradycją narodową przekazywaną przez pokolenia w domach polskich. Tradycja i te najważniejsze symbole – orzeł biały i biało-czerwona flaga. Te symbole opiewali polscy poeci i pisarze, gdyż polska literatura, mimo usiłowań zaborców, trafiała do wszystkich. Dzieci uczyły się czytać z polskiego katechizmu, uczyły się wierszyka „Kto ty jesteś, Polak mały”, nawet gdy potem trafiały do rosyjskojęzycznej lub niemieckojęzycznej szkoły. Wszystkich spajały powtarzane nieustannie historie polskich bohaterów. Kościuszko, Poniatowski, Dąbrowski czy Rejtan, o nich pisano, o nich opowiadano, o nich mówiono. Gdy kończyła się pierwsza wojna, wtedy zwana Wielką Wojną, pojawili się nowi, potężni i sławni. Piłsudski, Dmowski, Paderewski, tak różni, mający tak różne zasługi, tak różne życiorysy i ideologię, ale potrafiący, mimo dzielących ich poglądów, zjednoczyć się w tej najważniejszej sprawie uzyskania przez ojczyznę niepodległości. Te symbole patriotyczne i te wzorcowe postaci są dla nas bezcenne. Są potrzebne, by naród wokół nich mógł się zjednoczyć, by mógł w końcu dojść do zgody, by mógł budować, by mógł tworzyć, by mógł się rozwijać. Przez lata przyzwyczailiśmy się do niepodległości i wiele osób nie ceni sobie tego skarbu. Już marszałek Piłsudski ironicznie powiedział kiedyś, że Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała 2 grosze i 2 krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. Proszę państwa, w tej chwili mamy demokrację.
ale polega ona na tym, że do wyborów różne opcje walczą ze sobą, ale po wyborach wszyscy razem powinni wspólnie budować kraj, a nie niszczyć go swoją nieustanną niechęcią i negacją wszystkiego. Dobro kraju powinno być dla nas najważniejsze i zamiast pogłębiać podziały czy rozniecać wrogość, ucieknijmy choć raz na 100 lat od polityki i od sporów. Każdy z nas dla dobra ojczyzny ma możliwość dołożyć swoją cegiełkę. Swoją małą cegiełkę, ale bardzo istotną. Szukajmy tego, co dobrego możemy zrobić w życiu. Starajmy się być aktywni na co dzień. Ja chcę żyć w społeczności, która nikogo nie wyklucza, która buduje mosty porozumienia, a swoją siłę czerpie z jedności. To dzisiejsze, historyczne, narodowe święto niepodległości powinno się stać prawdziwym świętem jedności, bo tylko jedność pozwoli nam na budowanie lepszej przyszłości dla nas wszystkich. Dziękuję Państwu. Poproszę przedstawiciela strzelców, bo są z nami, jest drużyna strzeleckiej obrony Wybrzeża, o złożenie przysięgi. Proszę Państwa, za chwilę grupa strzelców złoży przyrzeczenie strzeleckie według oryginalnej przedwojennej roty z 23 roku. Będzie Baszer! Będzie Słosi! Będzie Baszer! Wędla się do przysięgi. Krok na prost. Marsz! Do przysięgi. Wstępując w strzeleckie szeregi, przyrzekam i ślubuję przez całe życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nad wszystko inne wyższe dla mnie będzie. Niepodległości jej zawsze bronić gotów będę. Do ostatniej kropli krwi. Służyć będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Do ostatniego tchu. A wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą. Przyrzekam i ślubuję. Powinności swoje jako strzelca z dobrą wolą i wiarą wypełniać. Prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać. Rozkazy przełożonych karnie i chętnie wykonywać. Wszystko, co teraz przyrzekam, w sumieniu moim do głębi zważyłem, że tych przyrzeczeń dotrzymam. Przysięgam. A przysięgę moją stwierdzam. Uroczystym słowem honoru żołnierskiego, obywatela i wolnego, uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg. Po przysiędze.
Jeszcze raz dziękuję Państwu za naprawdę tłumne przybycie, bo widzę, że jest nas coraz więcej, ale to dopiero początek obchodów stulecia niepodległości. W tej chwili bardzo proszę o ustawienie się w korowód na czele z orkiestrą. Przejdziemy miastem, aby inni mieli szansę dołączyć do nas i świętować z nami. O 11 godzinie w kościele odbędzie się msza święta w intencji ojczyzny zamówiona przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Helu. Później przejdziemy do Parku Kaszubskiego, by przy tablicy Myślisza dalej kontynuować obchody. A o godzinie 17 w sieciarni odbędzie się projekcja filmu Kamerdyner. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Czyli cała Polska zjechała się do Helu, tak? Tak! Czyli Hel, początek Polski? Tak! No to dziękujemy bardzo. Thank you.
wymowny sposób przekonać się o tym, że Pan Bóg troszczy się o naszą ojczyznę. Dokładnie 100 lat temu nasz kraj mógł na nowo cieszyć się uprawnioną wolnością po 123 latach zaborów. Zgromadzeni w Dzień Pański, stańmy przed Panem Bogiem pełni wdzięczności. Złóżmy dziękczynienie za opatrzność, która czuwa nad nami i nami kieruje. Ochotnym sercem podejmijmy dar wolności jako zadanie budowania naszej wspólnoty narodowej na fundamencie chrześcijańskiej tożsamości i braterstwa. Niech obecność Zmartwychwstałego Pana umacnia nas we wzajemnej miłości, wierze, miłości do ziemskiej naszej Ojczyzny, która jest naszym Matką. Witam Was, bracia i siostry, na tej uroczystej Eucharystii w intencji naszej Ojczyzny w stulecie odzyskania niepodległości. Intencję tę ofiarowali członkowie Zrzeszenia Rzymskopomorskiego Oddziału Helu. Otoczmy naszą Ojczyznę modlitwą. Otoczmy modlitwą rządzących, by stanowili dobre, uczciwe prawo i byśmy mogli żyć w pokoju i we wzajemnym szacunku. Witam serdecznie strzelców, witam poczty sztandarowe Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, szkoły naszej tutejszej i młodzieży strażaków młodzieżówki. Witam przedstawicieli samorządu, wszystkich według ich należnej godności i piastowanego stanowiska. Włączmy się w gorącą modlitwę, serdeczną modlitwę intencji naszej Ojczyzny. Na początku mszy świętej stańmy jednak w prawdzie. Przyznajmy się, że nasza miłość niejednokrotnie niedomaga, jest zbyt słaba, że jest zbyt dużo ciągle w nas egoizmu, prywatu, poszukiwania własnych korzyści, nie patrząc na dobro wspólne. Za te wszystkie grzechy przepraszajmy teraz dobrego Boga i siebie nawzajem. Spowiadam się Bogu Wszechmocnemu i Panu, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą o uczynki i zaniechania. Moja wina, moja wina, moje bardzo wielka wina, że to łagę Najświętszą Marię zawsze widzę, wszystkich aniołów i ciebie i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Zjemy, potem uwiara i umrzemy.
w Jerozolimie, a Eliosz pisze: nie miej strachu, wiej a zrób, jak ta rzekła. By naprzód wes, zrób swego mylu klinca, dla mnie i tej nie przeniesieś. A sobie twojemu synu zrobisz po z nich. Byłem pon Bóg Izraela tak rzekł. Zbun mączy się nie odróżni, ani oliwy w kanie nie zabraknie. Aż do dnia, jaki pun spuści deszcz na ziemię. Łena te szła i zrobiła, jak Eliusz rzekł. A potem zjadł Łen i Łena, i też i syn. I tak bardzo co dzień. Zbun mączy się nie odróżni, a oliwy w kance nie zabraknie. Płetli w obietnicę, jaką Bóg wypowiedział przez Eliasza. To jest Słowo Boże. Bardzo podniosły, uroczysty dzień dla naszej Ojczyzny, dla każdego z nas, dla każdego, który czuje się Polakiem, miłuje swoją Ojczyznę, kocha ją jak matkę. Ojczyzna Polska to jest nasza matka. Dlatego zastanawiając się, bracia i siostry, jakich słów użyć, by choć troszkę oddać wielkość tego święta. Myślałem, że można by oczywiście powiedzieć o tamtym czasie, o I wojnie światowej, o 1918 roku, o tym, jak z mozołem kształtowała się nasza wolna ojczyzna. Można by było przytoczyć tutaj przykłady mężów stanu, którzy pomimo różnic potrafili zjednoczyć się w tym wysiłku tworzenia młodej, odbudowywanej z gruzów II Rzeczpospolitej. Można by było rzeczywiście wiele o tym powiedzieć i wychwalać ich cnoty, a przede wszystkim umiłowanie dobra wspólnego. Ale moi drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym oddać głos wielkiemu prorokowi naszych czasów, wielkiemu naszemu rodakowi, świętemu Janowi Pawłowi II. I to szczególnie chciałbym zwrócić uwagę, i każdy z nas może to uczynić, bo środki audiowizualne nam na to pozwalają. Pozwala nam na to internet. Możemy usłyszeć na nowo jego pominę, jego słowa, które kierował do nas, do Polaków, do swoich rodaków podczas pielgrzymek do naszej ojczyzny. A szczególnie uważam za ważne słowa, które powinniśmy sobie odświeżać z pielgrzymki z czerwca 1991 roku, 27 lat temu. Ojciec Święty, przemierzając Ojczyznę, przybliżał nam, odnawiał, odświeżał dekalog. Dlaczego? Tam, na początku III Rzeczypospolitej, postanowił Ojciec Święty przypomnieć nam dekalog, 10 przykazań. Dlaczego? Bo widział już pewne bardzo poważne zagrożenie, z jakimi się zetknęliśmy wówczas.
po tym świecie krążą, mocą Bożą wstąpi do piekła. Jednocząc się ze wszystkimi rodakami, naszej ojczyzny w całym świecie, zaśpiewają ją wspólnie w tym narodem. Naszą,
Szanowni Państwo, proszę uwagi. Na wstępie poproszę orkiestrę o odegranie hymnu Kaszubskiego. Narodowe Święto Niepodległości. Najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Gromadząc się w tym dniu, przypominamy część naszej historii, historii ludzi i ziemi, historii Kaszub i Polski. Historia Kaszub to biografie i wspomnienia o tych znanych w całym kraju i tych, którzy lokalnie uczynili wiele dla swoich środowisk i Polski. Mam zaszczyt powitać Państwa, którzy stajecie tu przy skromnym pomniku pamięci bohatera. Bohatera Jana Myślisza, Kaszuba, rybaka morskiego, latarnika i żołnierza. Żołnierza, który uczestniczył w poświęceniu i wbijaniu w dno morza upamiętniającego zaślubiny słupa z napisem Roku Pańskiego 1920, 10 lutego, Wojsko Polskie z generałem Józefem Hallerem na czele objęło na wieczyste posiadanie polskie morze. Za męstwo i bohaterską postawę w walce Jan Myślisz odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. We wrześniu 1939 jako zmilitaryzowany pracownik portu walczył w obronie Helu. Jan Myślisz, ksiądz Hieronim Grzenia i liczne rzesze Kaszubów, jak tylko mogli z miejscową polską społecznością, starali się o umocnienie Polski i polskości w Helu i na Półwyspie. Janie Myśliszu, cześć Twojej pamięci. Proszę teraz delegację o złożenie kwiatów i znicze pod pomnikiem.
serdecznie dziękuję za tak liczny udział, za piękne wiązanki kwiatów, za to, że wszyscy się tutaj mogliśmy spotkać w tak piękną rocznicę, jaką jest dzisiejsze święto. Na zakończenie pozostaje mi tylko Państwa zaprosić na rozgrzewkę, bo mimo wszystko jest listopadowy chłód i dzięki uprzejmości jednego z naszych członków i małżonki, pana Piotra i pani Elżbiety Myślisz, możemy dzisiaj tutaj strawy gorącej skosztować. Także w imieniu własnym i sponsorów tego poczęstunku serdecznie Państwa zapraszam. W tych namiotach jest przygotowane ciepłe picie, ciepła kawa i gorąca zupa jebigos. Serdecznie zapraszam i dziękuję za uwagę. Dziś skończymy pracę. Za moment tam się wszystko najpierw trzeba obsługiwać, a potem będziemy się bawić. Thank you.
szapelów na obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Bo jednak dlatego tutaj się spotkaliśmy, dlatego Państwa, z tej okazji Państwa zaprosiliśmy na film. Chciałam tylko przypomnieć, że jakby nie było, jesteśmy w kinie. W kinie, które nazywa się od dziś, bo jest premiera naszego kina, Siedzelka Kino w Helu. I bardzo prosiłabym Państwa o wyłączenie telefonów komórkowych, bo to z pewnością będzie przeszkadzać. Wyłączenie w ogóle, żeby one też nie świeciły, bo to w kinie jednak przeszkadza. Jest nam niezmiernie miło, że tak trudnie Państwo przybyliście. My nie widzieliśmy, na jaką ilość osób przygotować się, je przesłać, przywieźć, bo to różnie z frekwencją bywało. Ale cieszymy się, że wszystkie miejsca są zajęte. Chciałam jeszcze tylko Państwu powiedzieć, że wydarzenie